nami Mariusz Breś, człowiek, który rzucił karierę w rajdach, świetnie zapowiadającą się. Trzeci zawodnik rajdu Mikołowsko-Żarskiego. Dobrze pamiętam? Tak. To była miała być przepustka do WRC, ale widzimy cię w rallycrossie. Powiedz mi, dlaczego wybrałeś rallycross, jak się tu odnajdujesz i z czego się śmieje Dawid Struenze? Słuchajcie, to wszystko rozpoczęło się od tego, że potrzeba było coś robić w weekendy, ale jakby istotne było to, żeby móc pracować do końca tygodnia. Tutaj zaczynamy w sobotę, bawimy się w niedzielę, to jest pierwsza kwestia. Bardzo dużo nowych bodźców. Mega fan, też istotna precyzyjna jazda. Ja jestem na drugich zawodach, jestem też tak naprawdę na drugi raz na rallycrossie, więc ciągle poznaję tajniki tego sportu. Dzisiaj na przykład nie pojechałem w pierwszym biegu Joker Lapa, bo myślałem, że będzie jeszcze jedno kółko, ale w kolejnym biegu znowu wygrałem w 20. Naprawdę, naprawdę fajny sport. Te dziewczyny się śmieją. Jak są dziewczyny, to w sporcie jest fajne, ale jakbyś miał powiedzieć, co z rajdów ci się przydaje, a co przeszkadza? Przydaje mi się to, że jest się wszechstronnym i łatwo odnaleźć się w różnych sytuacjach, w różnych warunkach. Czy coś przeszkadza? Myślę, że trzeba się nauczyć walki z innymi zawodnikami, poradzić sobie jakby z tym przepychaniem. Trzeba uwzględnić to, z którego pola się jedzie, trzeba przyjąć jakąś odpowiednią taktykę, tego nie było w rajdach. Ale myślę, że z rajdów generalnie wszystko, czego się tam nauczyłem, się przydaje. Tutaj naprawdę trzeba jechać na czas. Co jest najtrudniejszego dla kogoś, kto zaczyna karierę w rallycrossie, tak jak ty? Strach przed uderzeniem kontaktem z innym zawodnikiem, to jest najtrudniejsze. Do dzisiaj sobie z tym nie poradziłem, boję się tego, ale na razie starty dobrze wychodzą, więc nie jest źle. A z tym przepychaniem, kiedy będziesz trenował? Tak, jakieś takie, wiesz, uderzenia w bok, tam prowokacje, tego typu rzeczy? Staram się tego nie stosować. Założenie jest takie, żeby być pierwszym po starcie i odjeżdżać. Zobaczymy, jak będzie. Są szybcy zawodnicy, więc to fajnie motywuje do kolejnego biegu.